W zestawie mamy także bardzo fajny interfejs RME Babyface Pro. Zapewnia znakomitą jakość dźwięku i 118 dB dynamiki na wyjściach. Może być zatem wykorzystany w zasadzie w każdym dużym studiu, nawet masteringowym, ale można go także zabrać ze sobą na przykład w podróż. Nie wymaga dodatkowego zasilania. Zasilany z portu USB pozwala na dokonywanie nagrań mikrofonowych, więc można dokonać na przykład stereofonicznych nagrań w terenie za jego pomocą. Także marzenie w zasadzie każdego sound designera. Interfejs oferuje 12 wejść i 12 wyjść, w tym dwa zrealizowane na złączach XLR do podłączenia monitorów oraz dwa wejścia liniowo-mikrofonowe z zasilaniem Phantom. Z boku znajdziemy stereofoniczne wyjście słuchawkowe oraz dodatkowe dwa wyjścia, do których podłączymy nie tylko np. syntezatory, ale także gitary. Wszystkie cyfrowe złącza, w tym ADAT In-Out, wejście i wyjście MIDI oraz port USB znajdują się z lewej strony. Co ważne, Babyface Pro jest dostarczany z aplikacją Total Mix FX, która pozwala na całkowitą swobodę w kierowaniu dźwięku z wejść i aplikacji komputerowych na wyjścia urządzenia. Na każdym kanale wyjściowym i wyjściowym możemy także uruchamiać obsługiwane sprzętowo korektory parametryczne. Poziom na wyjściach urządzenia możemy w wygodny sposób regulować za pomocą dużego przystrajanego skokowo potencjometru. To samo dotyczy wejść. Za pomocą przycisku IN wybieramy wejście, a za pomocą przycisku OUT wyjście, którego poziom głośności chcemy w danej chwili regulować. Domyślnie ustalamy wzmocnienie dla par wejść, ale ponowne wciśnięcie przycisku SELECT pozwala nam regulować poziom osobno dla lewego i prawego kanału. Z kolei dla wyjść możliwa jest zmiana ustawienia w panoramie. Co więcej, w trybie MIX możemy decydować o ilości sygnału, jaka jest skierowana z wybranego wejścia na wybrane wyjście urządzenia. Oprócz tego otrzymują także bardzo użyteczne aplikacje do analizy widma, szerokości bazy stereo i poziomów. Każdy profesjonalista używa tego typu narzędzi pomiarowych w swojej pracy. Wreszcie wszystkie wyjścia urządzenia można przełączyć w tryb loopback. Co to oznacza? Oznacza to, że na przykład można skierować na pierwsze wyjście cyfrowe sygnał z edytora dźwięku, na drugie wyjście na przykład sygnał z mikrofonów, na trzecie wyjście cyfrowe, stereofoniczne na przykład sygnał z wejścia urządzenia i z tych właśnie funkcji korzystam na przykład rejestrując dla Was różne tutoriale. Jeśli obserwujecie musoneo.com, to wiecie, że korzystam z interfejsu marki RME od chyba już 7 lat i do tej pory nie widziałem w zasadzie potrzeby wymiany tego interfejsu na inny, ponieważ sprawdza się bardzo dobrze, ma świetne sterowniki i zapewnia bardzo dobrą jakość dźwięku. Ale gdybym wybierał dzisiaj, to być może właśnie wybrałbym ten model, dlatego że rzadko rejestruję więcej niż 4 źródła dźwięku czy 4 kanały, a Babyface w wersji Pro zapewnia nie tylko o kilka decybeli większą dynamikę, z lepszą trochę jakość dźwięku, ale także właśnie tą wygodę. Nie sposób przecenić tego, jak działa ta regulacja głośności. Bardzo mi się przyjemnie z tym interfejsem obcuję, także z pewnym żalem będę wracał do swojego interfejsu UC po tych testach.